Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i ja dzisiaj przyszedłem do Was z pakowaniem walizki na wakacje, tak jak może się już pewnie domyślaliście, bo obok siebie mam walizkę, więc po co byłaby mi potrzebna. Ale tak, na samym początku myślę, że powiem Wam, gdzie ja w ogóle lecę, na ile, no i takie po prostu sprawy związane z tym. A więc ja lecę do Egiptu na 8 dni i powiem Wam, że to jest mój pierwszy lot samolotem. Jestem podekscytowana, ale jest taki mały stresik. Myślę, że przed każdym takim pierwszym lotem w życiu jest taki stres i tak dalej. Trzymajcie kciuki, żebym jakoś tam nie zemdlała ani nic, nie no. Żarty żartami, ale powiem Wam, że patrzyłam na temperaturę w Egipcie i jest dość gorąco, więc starałam się wybierać takie przewiewne ubrania, krótkie, zresztą sami zobaczycie. A teraz przejdziemy może do samej walizki. Ja ją kupowałam ostatnio w Ochni, w kolorze żółtym, taki fajny, pozytywny, letni kolor. Tak mi się po prostu kojarzy, mega taka fajna. Do tego mam jeszcze identyfikator, no i kurtkę z takich ważniejszych rzeczy. No i myślę, że po prostu przejdziemy już do tego pakowania walizki bez zbędnego przedłużania. A więc tak się prezentuje ta walizka po otwarciu. Na razie skupimy się na tej części i zaczniemy od jakichś spodenek, shortów, spódniczek i tak dalej. A więc na samym początku mamy takie oto shorty z Shein. Kolejne shorty, dość podobne do tych wcześniejszych, tym razem z The Tail Whale. Takie oto shorty w kolorze czarnym z Bershki, rozmiar 32. Takie same shorty jak te wcześniejsze, tylko że w innym kolorze, Bershka, rozmiar 32. I takie oto shorty, one są chyba z H&M-u i jest to rozmiar 152. Następnie mam takie oto spodenki, one są z Bershki, rozmiar 10-12 lat i z tyłu mają taki oto napis. No i biorę też jeszcze takie kolarki, one są z Senseya, rozmiar XS, są bardzo fajne, wygodne, więc myślę, że się przydadzą. Teraz przejdziemy do spódniczek, no i pierwsza to jest taka oto z Cup Ach i jest w rozmiarze 146x152. No i druga spódniczka, tym razem z Shein i nie powiem Wam jakim rozmiarze, ponieważ nie pamiętam ani gdzie metki nie ma niestety. No i biorę jeszcze takie dłuższe spodnie, one są z Shein i są takie fajne, bo są ogólnie przewiewne. Tak właśnie się one prezentują. Mają takie oto szerokie nogawki w kolorze białym, ale są bardzo fajne, ponieważ są przewiewne, więc myślę, że nie będzie mi jakoś gorąco i to jest rozmiar XS. Szybka zmiana kadru, ale to nieważne, skończyliśmy już pakować dolną część garderoby, teraz przechodzimy do górnej i mam tutaj przygotowane takie oto rzeczy. Już tutaj pierwsza rzecz wlatuje. Jest to taki oto top. To jest z New Yorkera. Nie mam pojęcia, jaki to jest rozmiar. Przepraszam bardzo. Ale no, po prostu nie pamiętam, a metki sobie odpruwam. Kolejny top, tym razem z Bershki. Taki czarny, bardzo fajny. Z śliskiego takiego materiału. No i taki sam mam w kolorze niebieskim. Już on tutaj pokazuje. O, tak właśnie się prezentuje. Kolejne topy, tym razem taki zwykły biały z New Yorkera. Kolejny jest w kolorze właśnie czarnym. Mam jeszcze taki sam w kolorze niebieskim. No i jeszcze w kolorze, uwaga, żółtym. Tak, pod kolor walizki. Zabieram też ze sobą taką oto hiszpankę ze Senseya, rozmiar XS. I ona właśnie ładnie się prezentuje z tymi szerokimi spodniami z Shein'a, więc myślę, że uda mi się jakieś zdjęcie szczelić i dodać właśnie na Instagrama i wtedy się przekonacie. Następnie mamy taką oto bluzkę, która ma tutaj takie jakby wiązanie i ona jest z Shein'a. Taka oto bluzka, powiedziałabym, że to jest hiszpanka, ale chyba tak średnio, więc tak. Ale jest ona z Senseya, rozmiar S i do tego jest tak jakby, to jest komplet, to jest góra z kompletu. Jest tam taka długa spódnica i zastanawiam się, czy ją też brać, czy no tak nie za bardzo, jeszcze się zastanowię. No i jeszcze taki fajny top z innymi ramionczkami, bardzo takie kreatywne. To jest z Reserved, rozmiar XS. No i biorę jeszcze sobie taką oto sukienkę. Ona jest dość obcisła, jest ona właśnie z H&M-u, to jest rozmiar XXS i to jest z kolekcji Blackpink. Biorę też ze sobą taki oto podkoszulek, on jest z CA, rozmiar XS i jest taki właśnie trochę dłuższy. I będę mogła go właśnie założyć na przykład strój kąpielowy lub po prostu gdzieś na wieczór, jakby było chłodniej. Kolejna bluzka, taka zwykła biała z New Yorkera, rozmiar XS. Taki zwykły sportowy stanik, on jest z New Yorkera, taki fajny wzór
wodny. No i przechodzimy do piżamek. Pierwsza piżama taka z Pepco, z Pushinem, 146-152 rozmiar. No i druga piżama, tym razem już dwuczęściowa, ponieważ ta wcześniejsza była to koszula, a tutaj mamy górę, rozmiar 158-164 oraz spodenki. Do walizki daję też taką oto małą torebkę z Pepco, to jest głównie pewnie na jakiś telefon, portfel i pomadkę, ewentualnie chusteczki, bo raczej nic więcej się tutaj nie zmieści. Myślałam, że właśnie na ubraniach się tutaj wszystko zakończy, ale zostało mi jeszcze trochę miejsca. Daję tutaj też taki oto czarny bucket hat, tak właśnie się on prezentuje. Postaram się gdzieś jeszcze tutaj zmieścić moje czapki. Pierwsza czapka z daszkiem to jest taka oto z H&M-u i damy ją tutaj. Kolejna czapka, taka w kolorze świnkowym, różowym, coś takiego. No i mam jeszcze jedną taką samą, tylko że w kolorze czarnym. Skończyliśmy z tą oto częścią, teraz przejdziemy tutaj. No i przejdziemy do tej przestrzeni pod tą taką jakby kieszonką. I tutaj damy jakieś buty. Pierwsze buty są to takie oto sandały. One są z CCC rozmiar 35. Następnie mamy takie oto japonki, również z CCC rozmiar 36. Takie oto cool klapeczki z Bershki i to jest rozmiar 34x35. No i jeszcze takie buty do pływania, które są z Martyr Sport, nie mam pojęcia, jest, rozmiar 35, tak. Buty zapakowałam w takie oto plastikowe woreczki z Shina, w końcu mi się przydały. I teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, czyli do mojej kosmetyczki, jest ona z Kylie Skin, kupowałam ją w Douglasie na wakacjach w Warszawie, taki fakt. No i tutaj ogólnie mam jakieś kosmetyki, puder, korektor, tusz do rzęs, szczotka do włosów, desodorant, nie wiem, perfumy, gumki i tak dalej. I muszę to gdzieś tutaj właśnie upchać. Następnie biorę też taką oto maskę do snurkowania. Ja ją kupowałam w Decathlonie chyba rok temu. Jest to rozmiar S-M. I tak, ponieważ przy właśnie hotelu jest rafa koralowa, to stwierdzam, że się przyda, mimo że można tam ten sprzęt wypożyczyć. No i jeszcze tutaj w środku mam takie zwykłe okulary do nurkowania. No i w ten oto sposób spakowaliśmy tą oto część. Następnie przechodzimy do tej części, która tutaj właśnie jest i spakujemy tutaj między innymi bieliznę. Oprócz bielizny będę tutaj dawała też moje stroje kąpielowe, które już mam tutaj pokazuję, mam ich aż 4. No i pierwszy strój jest to taki oto z H&M-u w kolorze fioletowym. Tutaj mamy górę oraz dół. Kolejny strój również z H&M-u kupowany rok temu. Taki wiązany dół oraz góra, od której można odczepić te ramionczka. Kolejny strój również z H&M-u, tym razem taki biały, kupowany rok temu. Tutaj właśnie jest dół oraz góra. No i jeszcze jeden strój, tym razem nie z H&M-u, a z Calzedonia do nich. Tutaj mamy górę, która jest bardzo ładna, bardzo ładnie wygląda właśnie na ciele. No i dziękujemy mojemu tacie, że wypatrzył to w sklepie. Tak, bardzo fajne. No i jeszcze dół od tego stroju, taki również wiązany. No i stroje również zapakowałam w ten worek taki plastikowy. No i to już tyle z tej walizki, jeszcze do plecaka będę wsadzała sobie jakieś ładowarki, telefon, kamerę i tak dalej, po prostu takie najpotrzebniejsze rzeczy. Mamy spakowaną walizkę, więc to będzie już po prostu na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!